Ej, siemanko, to ja. Ej. Ogólnie zauważyłem, że jak nagrywam sobie te filmiki z ręki, to gdzieś tam jakby więcej dostaję tych subskrypcji i tak dalej. Kiedyś się starałem to nagrywać i robić jakieś cięcia i w ogóle streamy były też. I one nie dawały takiego efektu, jak takie zwykłe filmiki nagrywane z ręki. Nie wiem, czy to jest spowodowane, głównie nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, że zauważyłem, że naprawdę potraficie dać tego suba. Że i jakoś te powolutku tam 1, 2, 3 subiki gdzieś tam zawsze dostanę, a to jest zawsze coś. Każdy się liczy, każdy jest fajny, bo nie można robić czegoś takiego, powiedzmy, że o, dostałem 50 subów, nawet nie, czy tam 100, i wtedy o, dzięki za suby, jesteście zajebiści, czy coś, nie? No. Trzeba podziękować też czasami za te pojedyncze, bo one też się liczą, są nawet chyba ważniejsze, mi się wydaje. Nie wiem czemu. Każdy subik powinien być podziękowany. Także dziękuję za każdego. A dzisiaj spałem sobie tutaj, właśnie. W takim małym pokoiku sobie wynajęłem. Taki ładny pokoik. Też nie będę za bardzo pokazywał i tak dalej. Sam siedziałem 2 noce. Musiałem troszeczkę posiedzieć, odpocząć i tak dalej. Oczywiście na wszystko ciężko pracuję, by. To nie jest tak. Mi nic nigdy nie dał w życiu i tak dalej. To ja zawsze pomagałem ludziom, a później dostawałem po dupie za to. Ale to też nie o to chodzi. Najważniejsze, że się staramy, że jesteśmy samodzielni i tak dalej. I do przodu idziemy na tyle, ile możemy. I na tyle, ile życie nam pozwala, bo czasami też, powiedzmy, ludzie kłody pod nogi stawiają, nie? Także dzięki za każdego suba, za każdą łapeczkę i komentarz. Jak będziecie mogli, to proszę, dawajcie te suby, komentujcie, udostępniajcie te filmy i tak dalej, i łapeczki. Ja cały czas ciężko pracuję, a jak mi kiedyś pomożecie, żeby ten kanał był zmonetyzowany, będę niezgodnie wdzięczny, bo może jakimiś podróżami bym się zajął, czy coś, a powiedzmy, ja naprawdę jestem bardzo, bardzo barwną postacią i tak dalej. Może nie widać tego na filmach, bo nie mam może możliwości jeszcze, żeby tego wam pokazać, ale kiedyś, powiedzmy, w przyszłości, jakby już była możliwość zarabiania na tym kanale, to ja wtedy może bym się odpalił wtedy na to, na 100% zaangażowałbym się dla was i tak dalej, bo wydaje mi się, że warto, jeżeli jesteście hojni czy coś, to pomóżcie i tak dalej. Byłoby mi bardzo miło i wszystkiego dobrego wam życzę. Nara.